Jak można imię, jak można nazwisko? Bartek Ostałowski, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj się pokazać na motoshow. Mamy naprawdę świetny samochód, świeżo złożony przed tą imprezą. Nissan Skyline, którego fani driftu na pewno dobrze znają. To jest potężny silnik V8, 6,2 litra z Corvetty, także myślę, że zrobi dobre piekło tutaj. No i do tego kierowca, ja oferuję lewą stopą kołem kierownicy, prawa gaz hamulec, do tego sekwencyjna zmiana biegów prawym barkiem, także to jest naprawdę projekt na skalę światową, nie ma takiego drugiego auta. No i zapraszam na to. Bartko, od jak dawna ścigasz i jeździ, driftujesz samochodami? No myślę, że już w tym roku mija 6 lat, 4 lata już dzieje się to tak w profi. Też jakby nie obce mi są wyścigi, gdyż posiadam licencję wyścigową, międzynarodową, także też miałem swój epizod na wyścigach. Natomiast drift jest na tyle jakby pięknym, widowiskowy, że właśnie wszędzie go można pokazać, tak jak na takiej imprezie jak dzisiaj. Życzę mi organizatorom Kraków Moto Show. Jeżeli macie okazję, przyglądnijcie się, jaką oni są w tym klasie. Tak, po prostu się poślizgnie. Cały czas wyrywał się szybkość. To był tylko tylko odrywają się do góry. Albo z niekończącym się wyścigu za tak szybkości. Fenomenalny projekt. I po prostu się kierowca. Zabieraj na skalę międzynarodową. Nie wolno wchodzić na barierki, nie wolno wchodzić na trybuny. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Prawie dotykając, prawie muskając. Wielkie brawa dla Bartka!